Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w rozdziale drugim gry Warcrafta III, The Frozen Throne, zatytułowanego Zniszczone Wyspy. Nie kliknąłem w spację, tylko w klawiaturę trzasnąłem paluchem, no nieźle. Panie, co to jest? Zgodnie z twoją wolą podążamy na wschód za Illidanem. Jednak żadna z naszych map nie uwzględnia... Macie jakieś lipne mapy. Tak jak sądziłam, te wyspy musiały powstać nie. No, no. Dlaczego tak twierdzisz? Otaczają nas ruiny, Najszo. Ruiny, które znam. Otóż to. Było to niegdyś potężne miasto Suramar. Zbudowano je, zanim nasza cywilizacja spadła przed wiekami w morską. I tak powstały nagi. Ale jak... Sugerujesz, że te wyspy podniesiono z morskiego dna? Albo poziom wody się obniżył i po prostu ujawnił z powrotem wyspę. Potężnych, aby tego dokonać. To zresztą nieważne. Zajmiemy się tym. Ale co ja tam mogę wiedzieć? Teraz musimy udać się w głąb lądu i założyć bazę. O, łogniki. Siostry, no spoko. Załóżmy tutaj bazę i kontynuujmy polowanie. Skoro tak chcesz, to możemy tak zrobić. Sprawiedliwości stanie się zadość. Dobra. Troszkę tutaj tylko jest. Wiem, że będą troszeczkę nas atakować. Jeśli dobrze w ogóle pamiętam. Prastary drzewiec cudów. Gdzie ty masz łeb? Czekaj, że niby tu w środku to? Tak się dziwi. Ty ja widzę, gdzie masz łeb. No dobra, w każdym razie. Marnujemy tutaj czas. Ops. Te ziutki, co tu są, nas zaatakowały i chyba trzeba się ich pozbyć, bo będą dość kombinować dużo. A przynajmniej tak mi się wydaje. Zatem zrobimy ich. Zakończę to polowanie. Aha, oni sobie pływają po prostu tutaj. No nieźle. Za strażników. Boom. A szal teradas. Za Let's kill them all. A szal teradas. No jelo, kupmy sobie to ulepszenie. Tak będzie chyba najlepiej. No jelo. Dobrze. Ogniki, ja bym wam radził wszystkim zbudować mi... Ile was tam jest? 5. No to po takiej jednej studni byłoby całkiem spoko. Ich by się nie obraził raczej. Zbuffujmy sobie nasze jednostki w ten sposób. No gdzieś tu na pewno jest. No to nie powiem, że nie, no bo jest. Dobrze. I teraz tak. Nie tu. Misja jest... Odszuka Illidana. No, dobra misja. Bardzo też szczegółowa, nie? Odszukaj i tyle, nie? Nasi wojownicy zaatakowali wroga. Tutaj się robią te budynki dopiero, więc spoko. Murgul. No nieźle. Murgul biega. Co to jest? Jeb. O. Winni będą cierpieć. Zniszczyło się. Co my tu mamy? Więcej murgulów. Czy murgulów? Nie wiem, czy to czyta w sumie. W sumie to nawet nie jest ważne. O, mamy jakiegoś wodza tej całej frajny. Dobra. Tak, budynek jest gotowy. Wiem, że tutaj limit został podniesiony. Budynków, które możemy mieć chyba do 100. Jeszcze to sprawdzę. Musimy się spieszyć. Kafar siły. No nieźle, tylko że ja nie potrzebuję żadnego kafara. Nadszedł czas. Czy kafaru? W sumie nie wiem, jak się odmienia. Sprawiedliwość. Bo moim atrybutem jest zwinność, która jest chyba dla mnie ważniejsza, ale to dobra. Ole, poszło. Kilka, wiele, dużo, tyle dużo. Dobra. Możemy się cofnąć tutaj z powrotem. Jak tutaj ulepszenie? A, jeszcze można więcej. No dobrze, nieźle. Spoko, w takim układzie jest nawet lepiej. Drzewo wieków chyba się robi dopiero, tak? No właśnie. To od razu ulepszymy sobie elfkom to. Modernizacja zakończona. Otóż to. Czas na łowy.
badania. Ale tych studni. No mówię, do stu jest limit podniesiony, tak jak się właśnie tego spodziewałem. Musimy się śpieszyć. Czeszczą nasz święty Gaj. Kaj. Ojej. Ostrożnie. Nie wiadomo, co dla nas przygotowali. Dobra, jedziemy z nimi. Ulep, czy napraw to. Musimy się śpieszyć. Nagi mają taki plus, że są w stanie pływać w wodzie bez statków. Po prostu same w sobie pływają. Co jest według mnie dość niesprawiedliwe, bo ja nie mam żadnych szans przeciwko nim. Ale... Znaczy przeciwko nim, przeciwko szybkiemu chase'owaniu, czy tam... Pościgom, o, uciekło mi polskie słowo, to jest dość żałosne. Nie lubię czegoś takiego, jak ktoś tam gada Polish English, ale no... Miałem taki mindfuck przez sekundę. Tak, miałem mindfuck. Mam mind i mam fuck w głowie. Zatem, dobra, łuczyszki są ulepszone, a ulepszymy sobie je jeszcze bardziej. Przejdziemy się tutaj, bo... No, coś mi mówi, że to tak po prostu nie jest. Winni będą cierpieć. I chyba się nie pomyliłem. Coś tu jest. Nie mogę czekać. Makrur. No dobra. Więcej makłów. No bo. Za sprawiedliwość. Okej. I am ready. I lecimy dalej. Na dole co jest? Murgul biegacz. Okej. Przekonali mnie. Łe, głowy tam mają. Lel. Nieładnie. Nie je się ludziów. Czy tam elfów. Dobra. Powiedzmy, że wyspa jest względnie prawie cała oczyszczona, oprócz tego jednego przejścia tam. No ale trudno się dziwić, że nie je. Dobra. No może zbudujemy sobie jeszcze jedno drzewo wieków. A nie, to jest drzewo wojny, przepraszam. Przejęzyczyłem się i pomyliłem się dość solidnie. Prastary drzewiec wiedzy? No, też może być. O, dobudujmy sobie jeszcze z 3 ogniki do drewna, bo coś słabo z drewnem stoimy wyjątkowo. Potrzeba więcej drewna. No już. Już jest. I wiecie co, może jeszcze z kolejne 3, żeby mieć drzewca tego. Bo oni będą nas atakować z dwóch stron, głównie. Więc chciałbym jednak mieć jakąś obronę przeciwko nim. Mimo wszystko. Majew. No dobrze, nocą się uzupełnią te studnie. Musimy się śpieszyć. Więc też spoko. Dobra, mamy już full. Zaprowadzimy sprawiedliwość. Skoro ty jeszcze tutaj nic nie robisz, to zregrupujmy armię. Mówiłem, że 3 drzewce zrobimy, nie? No to zrobimy sobie 3 drzewce obrońców w sensie. Twój budynek jest gotowy. Aha. Dobra, tutaj ciebie się troszeczkę zaraz przestawi. Nie możemy tu budować. Wy jeszcze do drewna idźcie. Dobra. Badania zakończone. I jeszcze ciebie zrobimy. Czy tutaj się koszty zwiększyły do 50? Tak. Czyli zamiast mieć armię o koszcie 40 i mając brak kosztów, możemy sobie ją zwiększyć nieco. Do armii, która będzie miała tam powiedzmy 50. Wejdą 3 jednostki jeszcze. Mamy jeszcze kilka miejsc, więc jestem w stanie nawet jeszcze jedną sobie taką wziąć. A co mi tam? Oświeć mą drogę, bogini. Dobra. Tu już prawie wszystko jest, jeszcze wyjdą 3 jednostki. Okej, nie mam nic przeciwko. Czy też jak to mówi mój znajomy, naprzeciwko nie mam nic. Także spoko, cały czas prosto, jak nie masz nic naprzeciwko, to spoko. No offense, ale chyba jesteś debilem. Budynek jest gotowy. Który znajomy to jest, to wie, który to... Ja nie, to drzewo, to jest. Dobra. Dobra. O. I tu pomiędzy nam wejdzie jedno drzewko. Okej, okay. Tutaj wejdzie. Mamy tam obronę jakoś zrobioną. A bo wiecie co? Dowalę jeszcze 2. Dla takiej pewności, bo nie naprawdę przechodzą tylko z jednej strony. I tutaj.
I już teraz będziemy raczej bardzo bezpieczni. Pod kontrol jeden wrzucą sobie armię. O koszcie 40. O, mamy atak akurat. Więc spoko. Dobra. Przyszli z tej strony od wody, ale to nic. Cesarzowa. Cesarzowa Ostrzara, którą wyznają nocne elfy. O. Marnujemy tutaj czas. Ojej, proszę. Aż o to. Ork. Wyczuwam w jego pobliżu smutę. No bo to jest coś w stylu Gul'dana. Spokojnie, pani. Nie Draktul. Do ciebie, nie tobie podobny. Nazywam się Draktul. Byłem niegdyś potężnym czarownikiem klanu łupieżców. Nie jestem pewien, czy Gul'dan też nie był z tego klanu. Teraz jestem ostatnim jego członkiem. Co tu robisz? Nawiedzają mnie niespokojne duchy. Noc w noc od prawie 20 lat. Jeśli uda ci się je uspokoić, to opowiem ci moją historię. Okej. Rozważę to. Rozważę to. No pewnie, że zrobimy, tylko że to jest na wyspie obok, no właśnie. Więc te statki nasze będzie trzeba po prostu tutaj podpłynąć z nimi. Czas na łowę. Budynek jest gotowy. Aha, tu jest druga stocznia, okej. Tutaj są olbrzymy. Też je można jakoś tam nasi wojownicy zaatakować. Zrobić. Dobra. Ashal Torados. Właśnie o to chodzi. Koniec jest twój budynek jest gotowy. Pewnie, że mu pomożemy. Ja tam nie mam z tym żadnego problemu. Nie mogę, budynek jest gotowy. Moje statki płyną. Spoczko, nic was jeszcze po drodze nie niszczy, więc też dobrze jest. No to co powiem? No to dobrze, bardzo dobrze. Drzewce są gotowe do obrony. Musimy się śpieszyć. O, płyną statki. Marnujemy tutaj czas. No to co? Ziup. O, można robić te fregaty, które czas będą atakować. No nieźle, a te dwie? Dobra, i trzeba podpłynąć tę wyspę i tu wylądować. I się dowiemy, o co chodzi. Zobaczycie, jak to będzie fajna akcja. Bo tak. I co się przyczepiacie, no. Dobra, widzicie, co się tutaj dzieje? Orkowie się atakują. To muszą być duchy, o których mówił stary ork. Wydają się odtwarzać swą ostatnią walkę i są równie brutalne i krwiożercze jak za życie. No bo są. To ołkowie są. Dobra. Na szczęście powstrzymaliśmy atak, który właśnie był skierowany w naszą stronę. Dobra, to niech oni sobie tutaj walczą, a my w tym czasie zniszczymy ich budynek, z którego wychodzą. Dobra. Oni są skupieni na walce, więc to też jest spoko. Dobra. Maje w Shadow są. Wydajmy tobie buśnięcie za 10 mody. No pewnie. Dobra. Nie mogę czekać dłużej. Piszmy to i heja. Okej. Możemy wrócić do niego. Ej, jak to możliwe? Co to jest? Aha, no dobra. Koniec jest. No nieźle, mam jakiś artefakt, ale to i tak on nie jest jakoś tam wybitnie fajny. Aha, i trzeba go zwrócić jeszcze jemu. Jaki żal. Lol. Koniec jest coraz bliższy. Oczywiście. Dobra. Czy to jest fontanna zdrowia? No właśnie, tak myślałem. Jaki jeden więcej? Halo. Nie może być jeden więcej, ja sobie 40. XD. Dobra, zrobimy sobie tak i zrobimy sobie jeszcze tutaj tak i tutaj tak. Korzystając oczywiście z okazji. Tak pięknej i tak niebywałej. Dobra. Co to mi teraz opowiesz za historię, panie pustelniku? Co ty możesz mi zaoferować, czego nie mam, o co mogę chcieć, co? No powiedz mi. Martwi nie będą cię już nawiedzać, stary ork. Dziękuję, nieznajomy. Ołk z mojej ołki. A oto moja historia. Niemal 20 lat o, to temu się zgadza.
potężny czarnoksiężnik Gul'dan podźwignął te wyspy z morskiej otchłani. Chciał odnaleźć prastarą oko Saugawasa, kryjącą szczątki mlecznego tytana. Cergeras, mówisz o twórcy Legionu? Owszem. Po klęsce Sargerasa zamknięto jego ciało w podwodnej krypcie. Gul'dan wierzy, że otwarcie jej przeleje na niego moce mrocznego tytana. Znowu w życiu mu nie pykło. Za swą pychę zapłaci. I to się zgadza. I tak powinno być pokazane w filmie Warcraft, bo wiecie, był film Warcraft początek, a będą jeszcze dwie części raczej. I pod koniec powinno być pokazane, jak Gul'dan faktycznie, bo Gul'dan nie umiera z ręki nikogo. Po prostu Gul'dan idzie do tej krypty, no i zobaczycie, co się stanie z nim. W grze to będzie ukazane. Twoja opowieść jest ciekawa, ale i przerażająca. Drakturze, żałuję teraz, że uwolniliśmy cię od twojej męki. Tym, co tu zrobiłeś, zasłużyłeś. O, ale mi palce strzeliły. Niż ten, który przypadł ci w udziale przez ostatnie lata. Jesteś bardzo niemiła, Majew, muszę ci powiedzieć. Dobrze. W takim układzie, skoro nie mamy już co... Wszedł tam ty. Szata maga. Dobrze, zwiększa mi inteligencję, ale tak z ciekawości, po co? Transportowy też kosztuje. No to, panie elfu, nara. A nie, w sumie i tak bym się chyba zmieścił, co? Tak mi się wydaje. No, to debil Boże. Debil Boże. Dobrze. Zrób sobie jeszcze to, bo ja lubię mieć wszystkie buffy. Nie wiem czemu. Rack, down, idiota, debil. Dobra, co tutaj mamy? O, załadujcie się jeszcze, bo trzeba zniszczyć obóz Illidana. Dobrze. Aha, jest jeszcze nieodkryta misja główna. Dobrze, ale tu widziałem wyspę z fontanną gdzieś. Otóż to. I chciałbym sobie tutaj wylądować w tym momencie. I z pozycji tej wyspy troszeczkę poeksplorować. Dobra. A tak. Stanie się za inwazja? Czuwam. Natura w zimku jest. Błysk. Boom. No i zabił mi elfkę, nie? Łuczniczkę w sensie. Nie podoba mi się to. Dobra, ale poza chyba tym na tej wyspie już nie ma nic innego, niestety, więc troszeczkę się pomyliłem. To nic. Marnujemy tutaj czas. To nic. Zaraz znajdziemy główną wyspę. Podejrzewam, że to jest gdzieś tutaj. Uj, gdzieś właśnie tam, gdzie zapingowałem. W sensie obóz główny nag. I wiecie co? Może się już przygotujmy do tej bitwy jakoś tak dość kozacko. Badania zakończone. Dobra. Myślę, że tak będzie najrozsądniej. Po prostu. Według mnie, ale mogę się mylić, bo raczej małą grupką nie chciałbym atakować sobie obozu nag. No z wiadomych przyczyn, tak? No nie oszukujmy się. Imię lasu. Dobrze. Ale jeszcze przyjdziemy sobie tutaj, może coś jest, właśnie jakaś wyspa jest. Sobie przeeksplorujemy. A kopalnia złota, no spoczko. Ale to i tak nie chcemy stąd nic raczej. Bo jeszcze złota mamy dużo, no właśnie, 11 tysięcy, więc nie ma takiej potrzeby, aby musiał to robić, kupować. Dobra. Więcej wysp. Tu się raczej nie da wpłynąć, tu jakiś zamek wygląda, ale to chyba... Dobra, tutaj mamy chyba jeden obóz, nag. Czemu powiedział wrogi? Archiwa. A, nie ma, nie było tekstu napisanego, więc nie widać tego. Wybaczcie znowu za zegarek. Ja po prostu zawsze zapomnę go schować. Dobra, czyli rozumiem, że główna wyspa Nag jest właśnie tam. No dobra, trudno, chyba troszkę ci się umrze. Nawet bardzo ci się umrze. Dobra.
Jak tak to nasze statki tutaj, obóz najemników. O, w sumie moglibyśmy sobie coś z tego obozu wziąć. Fajnie byłoby mieć coś jeszcze jak w armii. Co to mamy? Łupieżców. Dobra. Nie wiem, co wziąłem kraba, ale ci się przydadzą, pustelnicy. Marnujemy tutaj czas. Bezczeszczą nasz święty Gaj. Zrozumiałem. Kaj teraz, aha, z tej strony, no dobra. Czy on... Ej, on wszedł jednak, no dobra. Tak, myślę. To będzie teraz... 8. Tak, i tak. Okej. Okay. Kolejna stocznia, więc podejrzewam, że tam też coś musi być. Chociaż nie wiadomo. Ale podejrzewam, tak całkiem możliwe, bo tak podejrzewam. Dobra. O, tu też jest obozowisko nag. I to jest chyba główne obozowisko nag. Niepotrzebnie tu się wlałem. Dobra, uciekajcie. Uciekajcie. Dobra. Uciekajcie tutaj. Zregrupujemy się tutaj. Cześć. No cześć. Fioletowe chyba nas atakują tak głównie. Tak mi się przynajmniej wydawało. Weź tam się, nie wiem, zdefragmentuj czy coś. Bum. O, no i widzieliście, po to mi są właśnie te drzewce z tej strony. Co my tu jeszcze mamy? Jeszcze dwa się zdefragmentują. Będzie... Czy ty jesteś Majew? Pośpiesz się. To też tak myślałem, że nie. Gdzieś tu jest twój znak. Mhm. Gdzieś na pewno. Transportowiec. Mamy już dwa. Okej. Okay. No i let's go, wchodźcie. Czy to inwazja? Na stanowisku. Dobra. Cześć! Natura wzywa? Dobra. Mamy już dwa pełne statki. Teraz już 3, a za chwilę 4, bo wyjdziesz ty stąd, nie? Nie? Rozumiem, że już mamy full. No dobrze. Zaatakujemy najpierw obóz fioletowy, bo wydaje się chyba mniejszy. Nie wiem, może to tylko moje takie dziwne odczucie, ale no tak zrobimy. Mamy dość konkretną i solidną armię, no nie ma co. Aha. Dobra. Zatem wyładujmy się tutaj. Aha, nie ma miejsca, no trudno. A ty? No dobra. Nieźle. Troszkę dużo tych elfów mi się tutaj wylało, ale dobra. To nic. Troszeczkę nie ogar, bo nie skontrolowałem mojej armii własnej. Dobra, wejdźcie tam w głąb. No, obóz fioletowy nie jest ich raczej głównym obozem. Ale to jest eskorta Illidana, więc w sumie dobrze, że to niszczymy. Mhm, chyba ty. Dobra. Dobra. I tam jest jeszcze jeden obóz. Dobra. Dobła. A, to to jest? Jakieś przejście jest, no dobra. Ale obóz warto zniszczyć mimo wszystko. Okej. Okay. Te wieżyczki są bardzo silne, nie ukrywam. Troszeczkę mi armię zniszczyły. No ale cóż. Dobra, niech mi się armia dorobi. Czyli myślę, że lepiej chyba z wylęgarni najpierw zrezygnować. Tutaj z tego raczej. Mają bardzo silne budynki, mocne. Tromka. Dobra. Olbrzymi żółw mołuski. No jest olbrzymi, no co? No jest, no. No nie powiem, że nie, bo jest. Dobra, podpłyniemy tam może dwoma statkami i zaraz zgarniemy sobie armię resztę. Bo jeśli dobrze wiem, to za chwilę mi wyjdą wszystkie już jednostki.
z obiegu. XD. Oświeć. Dobra. Drogę, bogini. Okej. Cześć. Zaczęły się łowy. Zrujnowane wrota. Zrujnowane, a takie ładne. Aha! Ja chyba zrobiłem przez przypadek misję główną, bo znalazłem właściwy obóz. No nieźle. Zrobiłem coś lepszego niż chciałem nawet. Okej, okay, no spoko, no to wyszło lepiej. Całkowicie z mojej nieświadomości zrobiłem tę misję. Także ludzie, jakbyście grali, to wiecie, że trzeba ten górny obóz zaatakować, a nie dolny. Musicie tu pozostać i strzec wejścia. Jeśli ta przeklęta strażniczka dotarła na wyspę, to z pewnością nadal nas tropi. Illida, wiedziałam, że go dopadniemy. Aby za nim podążyć, musimy się przebić przez linię obronne Nak. Kiedyś udało się nam pogrzebać Illidana pod ziemią. Aha, no rzeczywiście, w krypcie. No nie pyknie ci coś. Ale okej. Okay. To jest ciąg dalszej misji, tak? Rozumiem teraz. Sprawiedliwości stanie się. Tutaj te nagi co są. Zakończę to polowanie. Czas na łowę. Ziup, ziup. Znaki leczenia dajemy naszym. Dobra. Wyszło całkiem spoko. Ale tą kryptę jak fajnie zrobili. Naprawdę wygląda jak prawdziwa krypta. Ale tak bez kitu. Dobra. Porobieni. Porojobieni. Dobra. Nas jest więcej. Idź tam, Majew. Tylko tam nie ma wejścia. No trudno. No trudno. Sorry. A cóż to? Czy to teraz będzie nowa misja? Tak, to będzie nowa misja, nawet spoczko, bo i tak bym to pociął, gdyby nie było. Także tak, dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!